Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Kolejny raport ze wschodu, a dziś moim Państwa gościem pan Patryk Panasiuk, prezes Fundacji Hagia Marina. Witam serdecznie. Dzień dobry, ponownie dzień dobry Państwu. A skoro pan Patryk Panasiuk, to będziemy rozmawiać o tematach połączonych polityczno-religijnych, tak bym to określił, bo okazuje się, że często ta polityka zagląda w tematy religijne, szczególnie w kontekście prawosławia, szczególnie w kontekście Moskwy, a więc domyślają się zapewne Państwo, że będziemy rozmawiać między innymi o liście metropolity Sawy do Cyryla, do Moskwy. I chciałem rozpocząć takim krótkim cytatem, żeby też nasi widzowie wiedzieli, o jakie zdanie głównie chodziło w tej sensacyjnej, jakby się mogło wydawać na początku, wiadomości. I w liście właśnie metropolita Sawa napisał do Cyryla: wrogowi wiary nie podoba się stabilność cerkwi i stara się ją zniszczyć. Naocznie świadczy o tym to, co stało się na Ukrainie. To na początek wydawać by się mogło, że powinienem pana zapytać jako eksperta, dlaczego tak promoskiewska postawa, bo tak to było określane, metropolity Sawy, ale już możemy, myślę, wyjaśnić, że jednak dosyć szybko była reakcja i raczej o tej promoskiewskiej postawie już mówić nie powinniśmy. Jeżeli chodzi o kwestie promoskiewskiej postawy, no musimy wziąć pod uwagę, że metropolita ma lat prawie chyba 85, jak mi się dobrze wydaje. I jest ponad 20 lat już na tronie metropolity, więc raczej nie możemy powiedzieć, że jest zagubionym człowiekiem, który dopiero jakby szuka pewnego rodzaju rozwiązań dyplomatycznych. Jest on bardzo doświadczonym dyplomatą, co by tutaj akurat nie mówić. Przez bardzo wiele lat, aż do momentu, kiedy zaczął się ten kryzys w cerkwi prawosławnej dotyczący cerkwi ukraińskiej, on już trwa prawie 4 lata, to nasz metropolita był jednak człowiekiem bardzo szanowanym w prawosławnym świecie ogólnie, więc jakby tutaj absolutnie nie można mu zarzucić, że nie wiedział, co pisze i nie wiedział, że te słowa mogą wywołać taką, powiedzmy, aferę. No też nie bójmy się tego słowa. Mi się wydaje, że jednego nie przewidział, my wszyscy nie przewidzieliśmy, że ten list po prostu Rosjanie opublikują. Oczywiście no, nie jest moją intencją, żeby się znęcać nad metropolitą, jeżeli chodzi o kwestię tego listu. Natomiast chciałbym uwagę na co innego zwrócić. Bo oczywiście to jest wina metropolity, że wysłał taki jednoznacznie prorosyjski sygnał. Nie dziwi mnie to, że on go wysłał, ponieważ metropolita jednak jest człowiekiem wychowanym w ruskim mirze. Większość swojego życia przeżył w okresie komunizmu. Też forma, w jakiej jakby prowadził cerkiew prawosławną w Polsce, była taka, że jednak bliżej było do Rosji, bliżej było do ruskiego miru niż do powiedzmy tego świata zachodniego. Na to też musimy brać poprawkę. Natomiast co ciekawego zaszło? Rosjanie sami opublikowali treść listu, nawet nie to, że skan, tylko że po prostu przepisali treść tego listu metropolity i udostępnili go na stronie oficjalnej Patriarchatu Moskiewskiego pośród no, takich, bym powiedział, najważniejszych polityków ruskiego mira, pośród których był Władimir Putin, Aleksandr Łukaszenka, ale także i przewodniczący Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej czy mer Moskwy, więc wydaje mi się, że to było celowe działanie. Jak teraz, jak obserwowałem aferę wokół tego listu, to widziałem jednoznacznie, że prawdopodobnie Rosjanie obliczyli to na to, że uda im się napuścić katolików w Polsce, powiedzmy szczególnie tych uważanych za bardzo konserwatywnych, za skrajną prawicę, że uda się ich napuścić na prawosławnych, przez co Rosja będzie miała pretekst, by jakkolwiek wmieszać się w sprawy prawosławia w Polsce. Jak widzimy, my jako prawosławni, głównie jako świeccy, obroniliśmy się. Udało nam się dzięki różnym naciskom, także i politycznym, społecznym, organizacji pozarządowych, jakkolwiek, spowodować pierwszy raz w historii naszej nowożytnej cerkwi, kiedy metropolita w taki sposób przeprasza za swoje słowa. I chyba plan rosyjski się w tym układzie nie powiódł. Oczywiście winnym został metropolita, został użyty instrumentalnie przez Rosjan, wobec których jeszcze całkiem niedawno wyrażał taką postawę, jaką w swoim pierwszym liście. Rosjanie go w sposób wykorzystali w tej kwestii, natomiast ich plan się nie udał.
To, co dzisiaj przykuło moją uwagę, jeżeli chodzi o Twittera, to wypowiedź Kadyrowa, który mówi, że w Polsce Rosja powinna właśnie wesprzeć referendum z kolei na Śląsku. Czyli widzimy, skoro się nie udało ugryźć prawosławnych, to będą próbowali innymi mniejszościami, tym razem mniejszością regionalną. Więc wydaje mi się sprawa bardzo otwarta, ale też bardzo niebezpieczna, jeżeli chodzi o stabilność państwa polskiego. Ja jeszcze o jedną rzecz dopytam odnośnie tego listu, później przejdę do tych przeprosin, do wytłumaczenia, nie wiem jak to określić, ale najpierw do samego listu, bo niemal natychmiast na Twitterze pojawiły się takie głosy osób, które no gdzieś chciały tonować te bardzo ostre reakcje, mówiąc o tym, że może zostało to źle zrozumiane, że może taki jest język tej trochę religii politycznej. To absolutnie pan jako ekspert może powiedzieć, że to nie jest tak, że metropolita Sawa nie był świadom tego, jak to zostanie odebrane. Nie, to już jest kwestia po prostu wycofywania się w związku z tym, jak nasze środowisko decydentów cerkiewnych zdało sobie sprawę, jak mocno, jak daleko bo po prostu zaszła sprawa tego listu. Język dyplomacji jest językiem oczywiście czasami skomplikowanym, natomiast też w języku dyplomatycznym mamy pewnego rodzaju elementy. Ja od początku mówiłem, że list jest niesamowicie zażyły, że wybiega poza ramy protokołu, bo oczywiście gdyby był wysłany w ramach protokołu, czyli Cyrylu, kochany bracie mój w Chrystusie, gratuluję ci, że już 14 lat jesteś na stolcu patriarchy Moskwy, to wszystko byłoby w porządku, ponieważ nawet podpis z miłością w Chrystusie Panu jest jak najbardziej, czy zwracanie się do brata w Chrystusie jest jak najbardziej protokolarnym. I tu mimo postawy całkowicie haniebnej i antyprawosławnej patriarchy Cyryla, mimo wszystko na poziomie dyplomacji byłoby to wszystko w porządku. Natomiast no, ci, którzy nie chcieli mi uwierzyć, że ten język no, jest taki za bardzo spoufały, to odsyłam do listu otwartego osoby, przy której ja stawiałam pierwsze kroki w dyplomacji, mianowicie do profesora Michała Klingera, który był ambasadorem choćby Rzeczypospolitej w Atenach. To właśnie tam za jego kadencji ja również zaczynam swój staż jako student. I ambasador Klinger całkowicie podziela to zdanie. Zatem to nie jest tak, że to tylko ja o tym mówię, ale jeżeli tak doświadczony dyplomata, jedyny prawosławny ambasador w III RP mówi o tym, że list był sformułowany bardzo niefortunnie i zbyt otwarcie, to jednak chyba mamy problem z treścią listu. To jeszcze dopytam, bo tutaj jest kwestia tych zażyłych relacji. Jak rozumiem, to też dla osób, które są wewnątrz w temacie, to nie jest zaskoczenie, że tak zażyłe relacje między Cyrylem i metropolitą Sawą istnieją. Znaczy, metropolita dzisiaj się od tych relacji odcina, natomiast musimy wiedzieć, że jeszcze zanim patriarcha Cyryl był patriarchą Cyrylem, był przede wszystkim metropolitą Cyrylem Gundajewem w Kaliningradzie, metropolitą smoleńskim. I on do Polski bardzo często przyjeżdżał, miał kontakty, ale też nie tylko z metropolitą, ale także z wieloma politykami prawosławnymi z Polski, z działaczami. No, był nawet lubianym człowiekiem. Zresztą ja sam patriarchę Cyryla poznałem już jako patriarchę, ale w 13 roku w Grecji. I jakby miałem z tego spotkania bardzo dobre wrażenia, więc to jakby to nie jest tak, że od razu widzimy jakiegoś demona, prawda, którego mamy się bać i unikać. No, te relacje są, te relacje były, natomiast to, że zostały ochłodzone teraz z racji wojny, uważam za całkowicie normalne, natomiast no, ten list no, był niefortunny, uważam, że był niepotrzebny. Ale też i specjalnie Rosjanie po prostu zrobili z niego aferę. Zresztą nie pierwszy raz, kiedy to zrobili, ponieważ praktycznie równo rok temu Rosjanie opublikowali piękny reportaż, zresztą na kilka różnych wiadomości rozbity, newsów w swoich mediach, znowuż na tej samej stronie patriarchia.ru, gdzie powiedzieli, że fundacja związana z Rosatomem, z rosyjską spółką Rosatom, finansowała budowy i remonty cerkwi w Polsce. To teraz już przejdźmy do odpowiedzi, a w zasadzie do reakcji, nie wiem, dekretu, bo tutaj zapewne pan mi powie, jaka jest ta poprawna forma, czyli no, już do tego oświadczenia, w którym jednak metropolita Sawa przyznaje się do błędu i też tłumaczy swoje stanowisko. Dekret, tak możemy powiedzieć, w takiej formie to zostało wydane?
Nie, raczej list pasterski. No więc jeśli chodzi o ten list pasterski, to między innymi czytamy tam: nie podzielałem i nie podzielam opinii Cyryla i uważam, że nie służą przywróceniu pokoju na Ukrainie. Oczywiście rozumiem, że to jest kwestia tłumaczeń. Dla pana czegoś, my to wrzucimy całą treść w opisie, ale dla pana czegoś w tym liście brakuje, tak na sam początek, w tym tłumaczeniu swoich wcześniejszych słów? No, tak naprawdę, jakby to powiedzieć, już wyrosłem z takiej młodzieńczej, z takiego narwania, powiedzmy, żeby wszystko od razu na gorąco komentować i na gorąco chcieć oczekiwać jakichś reakcji. Ewangelia nas poucza, że po owocach ich poznacie, więc po prostu poczekamy na owoce. Bo póki co w tym liście właściwie wybrzmiały rzeczy, które to też nie mają, nie są prawdą, ponieważ jeżeli z jednej strony mówimy, że popieramy niezależność cerkwi ukraińskiej i popieramy jej dążenia do niezależności, a z drugiej strony nie uznajemy autokefalii kościoła ukraińskiego, który to kościół ukraiński otrzymał od kościoła Konstantynopola, z tego samego kościoła, z którego my też otrzymaliśmy naszą autokefalię, na takich samych zasadach kanonicznych, to jest to takie troszeczkę zakłamywanie rzeczywistości. No przepraszam za wrzutkę polityczną, ale mi to trochę przypomina ten spór o KPO w Polsce, prawda? Czyli najpierw praworządność, sędziowie, okej, dobra, ustawa jest w porządku, to teraz jeszcze coś tam, to jeszcze coś tam. I właściwie za każdym razem oczywiście Unia będzie mówiła Polsce, że oczywiście my chcemy dać wam te pieniądze, ale musicie spełnić warunki. No i te warunki będą ciągle rosły, zresztą już nawet na opozycji chyba nie ma w Polsce przekonania, że my to KPO dostaniemy. Podobnie jest także z uznawaniem autokefalii Kościoła na Ukrainie przez kościoły promoskiewskie. Czyli oczywiście my jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby uznać waszą niezależność, ale. I po tym ale następuje 100 tysięcy różnych argumentów. Obecnie jesteśmy na etapie, że autokefaliczna cerkiew Ukrainy, która już istnieje od 4 lat praktycznie, że ta cerkiew nie ma... Jej biskupi nie są biskupami, bo nie są prawidłowo wyświęceni. No gdyby okazało się, że raptem oni powiedzą, dobra, to my się wyświęcimy, żebyście nas uznali, to się raptem okaże, nie wiem, że mają źle uprasowane sutanny albo źle umyte okna w cerkwiach. Więc tu uważam, że to jest nasz wskaźnik, jeżeli chodzi o kwestię, kto jest pro, a kto jest anty, kto jest po której stronie. Natomiast tu chciałbym od razu zaznaczyć, że ja nie jestem ślepym zwolennikiem kościoła ukraińskiego autokefalicznego, w sensie nie nawołuję do tego, by od razu go uznawać z dobrodziejstwem inwentarza, by od razu chcieć wpadać im wszystkim w ramiona, prawda, i robić z nimi jakieś duże wspólne projekty. Ja stoję na stanowisku, że my jako prawosławni w Polsce, jako Kościół prawosławny w Polsce, tak bardzo doświadczony przez Kościół rosyjski, powinniśmy przede wszystkim uznać decyzję patriarchy Konstantynopola za decyzję właściwą, ponieważ stamtąd także pochodzi nasz Kościół, to w roku 1923, czyli 100 lat temu, w naszym kościele rozpoczęły się starania o nadanie autokefalii, co skończyło się śmiercią arcybiskupa warszawskiego i całej Polski, Jerzego Jaroszewskiego, który został zamordowany przez rosyjskiego duchownego Szmaragda. Zastrzelony po prostu, ponieważ chciał oderwać cerkiew Polski od Rosji. Jego następca, Dionizy Waledyński, otrzymał taki tomos autokefaliczny w roku 1924, czyli za rok będziemy świętowali stulecie autokefalii cerkwi polskiej. I znowuż, Rosja nas nie uznawała aż do roku 1948, kiedy nasza delegacja duchownych już pod naciskiem polskich komunistów poleciała do Moskwy i tam zrzekła się tomosu z Konstantynopola. Zatem mamy bardzo podobną, trudną historię, więc zatem kwestia jeszcze następna. No, Fanar, w sensie Konstantynopol, ma dużo lepszych teologów, bo to on jakby nadaje trendy teologiczne, zresztą od 1800 lat praktycznie. On ma dużo lepszych teologów, nie oszukujmy się, niż Moskwa, czy Warszawa, czy Bukareszt, czy Sofia, więc jakby to, że niektóre cerkwie się dąsają podłapują narrację moskiewską, podzielając argumenty Moskwy, no tak naprawdę musimy pamiętać, skąd my sami pochodzimy. To jest pana zdaniem oczywiście, no może to trochę zbyt prosta kwestia, ale trudna do wytłumaczenia, ale prosta w pytaniu. To jest decyzja czysto polityczna, tak byśmy to powiedzieli, nieuznawanie
autokefalii ukraińskiej. To jest, no tak byśmy to określili, trochę brzydko, jak rozmawia się o kwestii religii, ale no ta polityka... To znaczy jako teolog, chociaż co prawda ja swoje teologiczne wykształcenie odebrałem w Atenach, więc mogę też mieć jakby, no mogę być tym, mieć subiektywny duch progrecki. Natomiast nie oszukujmy się jednak, no choćby nasi biskupi kończyli, wielu z nich w sensie kończyło w Atenach również teologię albo innego rodzaju odbierali greckie wykształcenie w bardzo wielu cerkwiach, także w cerkwi rosyjskiej przez długie lata jakby taką ścieżką naturalnego awansu przynajmniej do biskupa było ukończenie studiów w Grecji, więc jakby ta Grecja była takim gwarantem potem osiągnięcia sukcesu, no mówiąc brutalnie, zawodowego w cerkwi. Ale tak, jeżeli chodzi o nieuznawanie czy uznawanie, może raczej nieuznawanie cerkwi autokefalicznej Ukrainy, jest to tylko i wyłącznie kwestia polityczna. Natomiast tutaj w naszej cerkwi też od razu chciałbym również trochę złagodzić to, ponieważ u nas zaszedł też inny proces. Nasi wierni przez bardzo, bardzo wiele lat byli skazani tylko i wyłącznie na rosyjską narrację w mediach. My jako prawosławni nie mamy w Polsce żadnych naszych niezależnych mediów prawosławnych, które by prowadzili świeccy. Jest jedna gazeta, która oczywiście zanim się ukaże, to musi przejść przez różnych cenzorów w kuriach biskupich. Jest też jeden ogólnopolski portal, który bardziej stał się teraz portalem takim na felietony i tłumaczenia pobożnych tekstów niż na wiadomości, bo wszędzie można się w tą politykę niechcący wwalić. Natomiast on także przechodzi procesy cenzorskie, czego sam boleśnie doświadczyłem, kiedy kazano usuwać informacje związane ze mną czy z moją fundacją, ponieważ ja jestem ten progrecki i obrażam różnego rodzaju nurty, więc nie mamy tych mediów. Nasi wierni na ścianie wschodniej szczególnie byli skazani na oglądanie telewizji Sojuz czy słuchanie wiadomości z białoruskich czy rosyjskich źródeł, więc mamy potężne braki. Dlatego wśród naszych wiernych i duchownych niestety poprzez bierność również naszego środowiska, także jako świeckich, które nie wytworzyło prawosławnych polskojęzycznych, niezależnych mediów, nasi wierni duchowni po prostu zostali skażeni tym duchem właśnie pogardy, tym duchem nienawiści wobec autokefalicznego Kościoła Ukrainy. Dlatego też rozumiem postawę naszych biskupów, dlatego nie mogę ich jednoznacznie oskarżyć, że nie uznając cerkwi Ukrainy od razu stoją za Putinem czy Cyrylem. Tu jest bardziej kwestia jakby tej wrażliwości społecznej. Nasi biskupi, gdyby uznali być może teraz, nawet idąc na fali tej przykrej sytuacji z listem metropolity, gdyby uznali teraz autokefalię cerkwi ukraińskiej, bardzo możliwe, że spotkaliby się z oporem społecznym z kolei z drugiej strony. No bo nie oszukujmy się, również w cerkwi mamy także sporą grupę świeckich, pośród nich także jest wielu polityków prawosławnych czy samorządowców, którzy no jednak są wyznawcami ruskiego miru, a w takiej powiedzmy polskiej lżejszej wersji, tak, czyli generalnie ruski mir tak jako jedność kulturowo-świadomościowa. Oczywiście potępiamy wojnę, nie chcemy nikogo mordować, no ale jednak jest taki rodzaj właśnie próby wspólnej świadomości budowania ze Świętą Rusią, coś na zasadzie braterstwo międzysłowiańskie. Więc jakby też rozumiem decyzję naszych biskupów. Powtarzam, na początku była to decyzja czysto polityczna. Niestety niektórzy dali się po prostu zagnać w kozi róg i przez bierność ulegli rosyjskiej narracji. To skoro rozmawiamy o autokefalicznej cerkwi ukraińskiej, to chciałem dopytać o tą drugą stronę na Ukrainie, czyli cerkiew prawosławną patriarchatu moskiewskiego. Wiemy, że na Ukrainie trwa dosyć duży konflikt, to może nawet łagodne słowo, część mówi, że część mediów określa to nawet jako pewnego rodzaju wojna z tą cerkwią prawosławną patriarchatu moskiewskiego. A jeśli chodzi o polską cerkiew, to jak do tego tematu podchodzi, jak biskupi na ten temat się wypowiadają, czy w ogóle zajmują głos i jakie stanowisko w tej sprawie? Znaczy, komunikaty soboru naszych biskupów były jednoznaczne przez cały czas, przez cały okres wojny, ale także i przed wojną, że uznajemy za jedyną kanoniczną, legalną strukturę tą, którą prowadzi metropolita Onufry, czyli de facto hierarcha patriarchatu moskiewskiego. Obecnie Onufry i jego struktura na Ukrainie dwoją się i troją, żeby
pokazać, że są niezależni od Moskwy. Uchwalili jakiś statut kościoła, zresztą nielegalny z ich statutem wewnętrznym, że są niezależni. No, z tym, że tutaj coś mi ciężko jest otwierać szerszy temat, ponieważ to wymagałoby przynajmniej długiego wykładu procesów w Kościele Prawosławnym, jeśli chodzi o autokefalię. Natomiast jeżeli faktycznie metropolita Onufry z Kijowa twierdzi, że jego kościół jest niezależny od Moskwy, to proszę, niech pokaże mi swój tomos, który świadczy o tym, że ma autokefalię. Ponieważ jeżeli nie ma autokefalii, jeżeli Onufry nie rozesłał tak zwanych listów pokoju, czyli listów protokolarnych, ceremonialnych, które rozsyła się do innych zwierzchników kościołów lokalnych, informując, że oto, słuchajcie, jestem nowym zwierzchnikiem kościoła na Ukrainie. Jeżeli nie ma tych przynajmniej podstawowych norm spełnionych, to mamy do czynienia nie z niezależnością kościoła ukraińskiego, patriarchatu moskiewskiego, a z jego podwójną schizmą. Czyli oznacza to, że jeżeli kościół ukraiński się uniezależnił wbrew kanonom, czyli nie osiągając tomosu o autokefalię, to jest po prostu kościołem schizmatyckim, zarówno wobec kościoła greckiego, wobec którego sam się odciął, ale także wobec kościoła moskiewskiego, od którego się odciął w takim razie w sposób całkowicie nielegalny. Więc znowu mamy do czynienia po prostu z teatrem, szykiem i z taką polityką przeczekania, ponieważ no nie do końca wiadomo, jak się wojna potoczy. Nie zapominajmy, że nawet jeszcze nie minął rok od wznowienia inwazji na Ukrainę, więc to wszystko się może zdarzyć, natomiast zakładam, że przyzwyczajeni do wygodnego i bardzo bogatego życia hierarchowie cerkwi moskiewskiej na Ukrainie bardzo chcieliby to życie kontynuować w takiej formie. Zatem zabranie stanowiska po której ze stron przy okazji, gdy nie wiadomo jaki będzie wynik wojny, może się dla wielu okazać po prostu tragiczny. Ja wiem, że dla pana to są kwestie naturalne, ale ja dopytam od tych widzów, którzy trochę mniej może znają Kościół prawosławny, w takim dużym skrócie oczywiście. Jak byśmy określili zależność tego Kościoła, mówię tu o ukraińskiej cerkwi patriarchatu moskiewskiego, cerkwi prawosławnej, to jest pełna zależność? Wszystkie najważniejsze decyzje, mówimy o czystej teorii, tak? Podlegają Moskwie, czyli nawet teoretycznie te dość niskie szczeble, jakby się wydawało, to jest zawsze jakby jednak sygnał z Moskwy wysyłany do cerkwi prawosławnej. Czy to jednak jest pewnego rodzaju niezależność do jakiegoś stopnia? Nie, tutaj akurat musimy być szczerzy. Faktycznie jakby ta podległość Moskwy jest taka typowo, powiedzmy, formalna. Właściwie chyba tylko Moskwa akceptuje wybór zwierzchnika cerkwi ukraińskiej. Natomiast wszystkie decyzje dotyczące otwierania nowych parafii, wyświęcania nowych biskupów czy polityki wewnętrznej było zostawione Kościołowi Ukrainy. Natomiast właśnie polityka zagraniczna, to też trochę, to tak trochę brutalnie brzmi w kontekście Kościoła, natomiast polityka zagraniczna wtedy spoczywała również na barkach Moskwy. Więc jakby ta niezależność faktycznie jest znikoma formalnie, natomiast w praktyce, no oczywiście, to wie pan, w pewnym momencie nawet to jest jak trochę też jak w świecie politycznym. W pewnym momencie, na pewnym etapie nawet nie potrzeba, by każda decyzja była konsultowana, bo na przykład pewne środowisko wie, jaka jest linia, powiedzmy, polityczna zwierzchnika czy jakiegoś szefa, prawda, czy osoby decyzyjnej. Więc oczywiście na Ukrainie możemy mówić o jakiejś niezależności, natomiast i tak oni byli w pełni świadomi, jak trzeba postępować tak, żeby patriarcha Cyryl był zadowolony. No to już kończąc temat tego listu wysłanego przez, opublikowanego też przez metropolitę Sawę, chciałem dopytać, no bo wiemy doskonale, w tej geopolityce, w polityce jest akcja, jest reakcja. Można się spodziewać teraz reakcji z Moskwy właśnie na to, co napisał teraz metropolita Sawa i gdzieś no, może próbę też wykorzystania tego właśnie przeciwko prawosławnym w Polsce, prawosławie w Polsce i po prostu ataku jakiegoś medialnego, propagandowego.
Nie, ze strony naszego metropolity jest to, bym powiedział, taki bardzo mądry szachmat, ponieważ w tym momencie, jaka by nie była reakcja Moskwy, to będzie cały czas na korzyść polskich prawosławnych. Nie wiem, czy samego metropolity, natomiast na pewno na korzyść polskich prawosławnych. No bo nie wiem, no co by mógł udzielić metropolita Cyryl, patriarcha Cyryl mógłby udzielić reprymendy, na przykład pogrozić paluszkiem, że my tu jesteśmy, bratni Kościół, i macie naszych wiernych na swoim terenie, czy tutaj w sensie wiernych, którzy przyjechali do Polski z Rosji, czy są wiernymi cerkwi ukraińskiej, moskiewskiej, przyjechali do Polski jako migranci ekonomiczni, czy jako uchodźcy. Ale z drugiej strony wtedy mamy za sobą nie dość, że rzeszę polskich wiernych, ale także i polskie państwo. No także widzimy, że na szczęście nie powinniśmy się spodziewać zbyt ostrej reakcji. No to już tak na koniec naszej rozmowy jeszcze jeden temat. Akcja prawosławny nieruski. Jakby mógł Pan powiedzieć coś więcej o tej akcji, jak jest skuteczna, bo rozumiem, że w mediach odbiła się dość szerokim echem. Akcja właściwie, którą z grupą znajomych planowaliśmy od dłuższego czasu, właściwie to jeszcze, nie wiem, może sięga dwóch, może trzech lat, ponieważ było widać właśnie taki problem u nas w cerkwi, szczególnie kiedy zaczął się kryzys w globalnym prawosławiu, gdy w roku 19 patriarcha Bartłomiej, patriarcha ekumeniczny, dał tomos autokefalii dla Kościoła Ukrainy. I wtedy właściwie no, to prawosławie się podzieliło bardzo. U nas w Polsce, szczególnie właśnie w tych środowiskach, które nie znają prawosławia, takie trwanie przy nieuznawaniu autokefalii Ukrainy było odbierane jako prorosyjskość. My oczywiście też jako prawosławni Polacy, ale też i prawosławni innych narodowości, ponieważ nie zapominajmy, że w Polsce wśród prawosławnych, mimo że większość stanowią Polacy, ale także bardzo dużą część, przynajmniej 30%, stanowią prawosławni Białorusini, Łemkowie i rdzenni Ukraińcy, którzy tu mieszkają od wieków na naszym terytorium. My bardzo często się spotykaliśmy, szczególnie właśnie w moim pokoleniu roczników 90. spotykaliśmy się właśnie z pewnego rodzaju hejtem, że my jesteśmy ruscy i to jakby w takiej formie, nie chodziło wcale im o ruskich, tak jak mówimy, że był ruski książę, czy ulica ruska, czy pierogi ruskie, tylko po prostu chodziło o właśnie to drugie brzmienie tego słowa, czyli pejoratywne określenie Rosjan, czyli najeźdźców, zaborców, Sowietów. Często zdarzało się gdzieś właśnie, czy w szkole, czy poza nią właśnie, że ktoś mnie, czy moich rówieśników prawosławnych zwyzywał, czy opluł właśnie, bo wy jesteście ci ruscy. Więc jakby ten hejt oczywiście on był. Dzisiaj, no kiedy już mamy wszyscy Facebooka i internet, no to trochę inaczej wygląda, ponieważ jej przepływ informacji jest szybszy. Natomiast jeżeli chodzi o naszą akcję, właśnie ona była po to skierowana, by do użytkowników języka polskiego przede wszystkim i do osób, które nie mają aż takiej styczności z prawosławiem, by wydać przekaz, że my nie jesteśmy ruscy. Oczywiście mówiliśmy w swoim imieniu jako prawosławni Polacy, ciągle mając oczywiście, szanując to, że w naszym kraju są także inni wyznawcy prawosławia, którzy Polakami nie są, a są polskimi obywatelami. Natomiast ona była skierowana właśnie, była po to zorganizowana, by pokazać, że prawosławny to nie ruski, że tak na nas nie można mówić, bo nas to po prostu obraża w języku polskim, że my oczywiście także jesteśmy polskimi patriotami i stoimy za polskim państwem, mimo także, że wiele rzeczy, czy politycznych, jakichś światopoglądowych może nas różnić. Ale oczywiście w tej kwestii łączy nas Polska. Akcja odbiła się bardzo dobrym echem w Polsce, za granicą. Celowo ją zrobiliśmy na Podlasiu z tego względu, że po prostu również, no nie oszukujmy się, kampania była społeczno-informacyjną. Żeby miała swój efekt, był potrzebny do niej rozgłos. Zatem zrobiliśmy to w centrum prawosławia, jakim jest Białystok na Podlasiu. No to oby jak najmniej takich listów do tłumaczenia, bo myślę, że to absolutnie nie pomaga w tej akcji
prawosławny, nie ruski, także i mniej takich kryzysów. W pewnym sensie mogę, tu przepraszam właśnie, że przeszkodzę, bo właśnie ten temat listu. Akcja oczywiście miała swoje także potknięcie, ponieważ jeden z duchownych z Białegostoku właściwie zarzucił mi, że poprzez mówienie, że nie jestem ruski, czytaj, że odcinam się od Świętej Rusi, właśnie to zdradziłem Cerkiew i Chrystusa. Także są, mamy też takie osoby w cerkwi. Oczywiście to są osoby tego najstarszego już pokolenia, 30-tych, 40-tych roczników, natomiast mimo wszystko takie osoby są. Oraz także środowisko białoruskich nacjonalistów również zagrzmiało, że mimo wszystko, a oni się czują ruscy. W języku białoruskim słowo ruski wcale no nic złego nie oznacza, natomiast powtarzałem od samego początku, kampania jest w języku polskim, skierowana do użytkowników języka polskiego. Więc jakby faktycznie z takimi atakami się także spotkaliśmy i trochę w sumie byłem zmartwiony, bo jednak myślałem, że nawet, że już tym bardziej nasze środowisko dobrze zrozumie, jakby jakie intencje nami kierowały. Też odebrałem bardzo jeden prywatny, przykry list od jednego z naszych biskupów, który mnie właśnie próbował ustawić do pionu, że tak nie można, czytaj, Rosji nie można obrażać. Można Greków, można wszystkich wokół, ale Rosji nie można. Natomiast ostatni list metropolity i reakcja naszych wiernych, reakcja w ogóle polskiej społeczności i potem reakcja samego metropolity w końcu, który się zreflektował i przeprosił za swoje bardzo niefortunne słowa, dopełniły właściwie kampanii Prosadzenie Ruskie. Okazało się, że ona była w pewnym sensie nawet prorocza w swoim wykonaniu i to wszystko właściwie ją bardzo ładnie spełniło, ponieważ po raz pierwszy w historii polskiej cerkwi, jak już mówiłem na początku wywiadu, w przyszłym roku będziemy świętowali 100 lat, ale po raz pierwszy w historii polskiej cerkwi mamy do czynienia z tak jednoznacznym postawieniem sprawy społecznej cerkwi przez jej wiernych. Jesteśmy Polakami albo jesteśmy polskimi obywatelami, ale polskimi patriotami. I to jest właśnie bardzo, bardzo ważne, że w końcu udało nam się to przełamać, że nie jesteśmy jakąś wielonarodową, bezkształtną masą, jak nam próbowano przez dekady wmawiać, czy pokoleniu moich rodziców, czy mojemu pokoleniu. Nie jesteśmy za ruskim mirem, nie należymy do tej politycznej Świętej Rusi. Tu jest nasze miejsce i będziemy też jako prawosławni walczyć za polskość naszej cerkwi. Także to było piękne zamknięcie właściwie całej kampanii, za co w pewnym sensie muszę powiedzieć, że dziękuję metropolicie, ponieważ pomógł mi właściwie ją dopełnić i podsumować. No to trzeba się tylko cieszyć, że tak zakończona kampania, że taki finał tej kampanii i oby tylko pozytywne sygnały z niej teraz krążyły po Polsce i nie tylko. Pan Patryk Panasiuk, moim Państwa gościem, bardzo serdecznie dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Ja również dziękuję Państwu za uwagę. Kłaniam się nisko. Marcin Jan Rubowski. Do zobaczenia, do usłyszenia.